No to pijcie, może sobie blanta zapalimy, nie? No pewnie. Wypróbujemy. Kurde, no, dużo tego mamy. Urosło nam tak dużo. O, jest ten czas. Także cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Mietek, oczywiście ze mną i dzisiaj Pipciu. No, cześć, witajcie. Także witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj widzowie sobie porobimy orkę. Skończymy przede wszystkim orkę, tutaj 40-11, bo w przednim odcinku jeszcze nam zostało tutaj obornik, bo rozwozimy sobie oczywiście obornik. Jak widzicie, Pipciu skończył, no nie do końca, bo tutaj jeszcze zostało kawałek, więc ja sobie na pewno to dzisiaj dokończę. Pipciu, nie wiem, tam chyba krowy sobie, nie wiem, w sumie możesz nakarmić. Zostawcie widzowie tutaj łapeczkę w górę oczywiście pod tym materiałem. Możecie także napisać, nie wiem, hashtag zioło możecie napisać. Ja mam oczywiście przypnę serduszko. Zostawcie tutaj widzowie łapkę, no i subskrypcję na kanale, jak ktoś subskrybuje kanału, może także zostawić subskrypcję, bo lecimy po 10 tysięcy subskrypcji. Więc wiecie, na pewno to się subskrybuje, jak ogląda ten materiał. No i dzwonek przede wszystkim, bo YouTube nie wysyła powiadomień. Wiecie, dzwonek, jak zostawicie, to pewnie wam przyjdzie powiadomienie, ale aczkolwiek też to jest tak, że YouTube też nie wysyła, więc ale jak zostawicie, to powinien przyjść dzwonek, nie? Generalnie tak, skończymy sobie dzisiaj te orki. Będziemy mieć pole przygotowane tutaj pod jaki zasiew. Prawdopodobnie tutaj poleci jakaś rzodkie woli lista, też pewnie pod pług. Tak, bo ja muszę krowę to sprawdzić. Tak, te krowy w sumie ponakarmić, tam nie wiem, tam były chyba kostki siana jeszcze z tego co pamiętam, bo pozostały jeszcze żniwa generalnie. Dobra, puszczamy sobie pług i możemy zacząć orać generalnie. Ty, ty kury żyją w ogóle? Żyją tam. To chyba nawet jajka może odebrać, bo tam chyba w sumie są. Ja zobaczę ile w ogóle jest tych pudeł. Chyba z 3 jest. Nie, z 2 jest, dobra. Nie no, 40-11 idzie, myślałem, że do remontu pójdzie silnik, ale generalnie jeszcze nie idzie silnik do remontu. No. Wiecie, coś chyba jedzie do nas. Kto? Nie wiem właśnie. Coś zbliża właśnie, chyba radiowóz jedzie. Ale to radiowóz generalnie nie do nas, bo tam wiadomo, bo tam mamy takich sąsiadów, troszkę alkoholików i tam wiadomo, że to pewnie do nich, bo tam pewnie kłótnie jakieś są. Słuchaj, no może ktoś zgłosił. Ale za co? Mamy. Nie wiem właśnie. A to normalne są krzewy, co się denerwuje, człowieku, spokojnie. Obgadamy jak to nie do nas, człowieku, spokojnie. Niech się najpierw pokaże jakiś tego, legitka albo coś. Mówię ci, pod bramą czeka. Ale kto? No, policja stoi pod bramą. Jaka policja? Zobacz, wysiadaj z tego 40 i zobaczysz, co byś orał tutaj. Patrz. Ty, policja stoi! Mówię. Chodź, pójdziemy, coś stanęło w ogóle. Dobry. Halo. Dobry. Dzień dobry, starszy aspirant Ryszard Brzęczyszczykiewicz. Co się stało? Proszę państwa, no dostałem tutaj zgłoszenie, tak? Mógłbym wjechać, tak nie będę tutaj. Ale jakie zgłoszenie, do czego? Proszę pana, niech pan tu nie udaje. Dostałem zgłoszenie w Lasku, no coś, jakieś nielegalne rzeczy, tak? Ja chciałbym to sprawdzić po prostu, czy to jakieś pomówienia, czy prawda, tak? Nakaz jest? Bo jak nie, to klapę zamykam i tyle. Proszę pana, proszę bardzo, tu kwitek. Wszystko jest. Kurde, wszystko jest. Dobra, Pipcie, generalnie tego trzeba otworzyć. A pan tu na chwilę poczeka, bo my tu z Pipciem musimy jeszcze krowę tego, dobra? Nakarmić. Proszę pana, no dobrze, no chwilę poczekam, ale... Dobra, chodź tu. Dosłownie chwileczkę. Dobra. Ty, Miecia, co to się sunęło? Ty, Pipciu, słuchaj, teraz taka sprawa. Generalnie mówimy, że teren został kupiony od poprzedniego właściciela, bo żeśmy go zakupili to wszystko, więc jakby co, o tym nic nie wiedzieliśmy, nie? Bo przypał. Też przypał będzie, kurde. Dobra, to co, puszczamy, nie, bo wiesz, dobra. Dobra, my już tutaj krowy wydoili, generalnie. Kurczę, bardzo szybko. Dobra, to pozwolę wjechać sobie. Tak, może pan wjeżdżać. Ale kabaryna na Fed Miecia, co ona przyjechała? No, generalnie przyjechała, to nawet niepotrzebnie, bo w ogóle my nawet nic nie mamy, także wiesz, nie? Dobra, to dobra, generalnie sprawdzać. Jaki proszę lasek? Panów, gdzie ten lasek? Dobra, generalnie nasz lasek jest tutaj kupiony po poprzednim właścicielu. Mhm.
Dobrze, dobrze, ja to muszę sprawdzić. No, rozumieją państwo, tak? No, dostałem zgłoszenie, muszę to zweryfikować, a tak? A pan powie, jaki to wynosacz jakiś podkapował nas? No, to jest tajemnica, że tak powiem, służbowa, no nie mogę za dużo mówić. No, sąsiad jakiś ze wsi, ale nie powiem państwu dokładnie, żeby... Aha, dobra. Tutaj no, wiadomo. Ja rozumiem, wiem, rozumiem, o co chodzi. No dobra, jak pan przyjechał, no to generalnie musi mi pokazać, nie? No to jak? Proszę, no, może generalnie pan tutaj szukać. O Jezus, co tu, proszę panów, no co ale tu dobra, rośnie? Powiem panu tak, dogadamy się jakoś, bo ja panu mówię, że to poprzednie właściciele zostało i nie wiedzieliśmy po prostu o tym, nie? Proszę pana, jak się dogadamy? Tu kurde, tutaj. Ja się nie kłóć chyba z panem chyba. Tutaj jeszcze. Ale nie ma tego dużo naprawdę. Panowie, no jak nie dużo, jak nie dużo? Przecież ja widzę tu. Jak to jest tylko troszeczkę tutaj, panowie. O, z pięć krzewów tylko stoi. Pięć krzewów pan już chyba trochę dzisiaj przejarał, bo tu więcej trochę jest, proszę pana. No ale to... no to co, do więzienia jak możemy się dogadać? Ja panu dam świnie na Wielkanoc. Proszę pana, no... Świnie panu dam na Wielkanoc. Panie, świnie to... Wędliny ja takie pyszne, mleko z krowy. Proszę pana, bo zaraz jeszcze paragraf dopiszemy za przekupstwo. Panowie, no cóż... Państwa las, tak? Państwa ale nie las, nasz, bo my poprzedni właścicielu to jest i nie wiedzieliśmy, może tak w zasadzie specjalnie to było zrobione. Mnie nie interesuje, kto tu był pierwszym właścicielem. Mnie wcześniej tu nie było. Ja dzisiaj jestem, to jest państwa las, także zapraszam za mną. No niestety, panowie, no. Niestety, no co, do więzienia? No, no cóż, no. Panowie, no tyle tutaj krzaków, no jak to inaczej rozwiąże? No do więzienia, zapraszam za mną, jedziemy na komisariat i panowie, no z tego się nie wywiążecie teraz. No, no ale ja panu mówię, że to nie jest nasze, to parę krzewów stoi, dogadamy się jakoś. Proszę panie, pana, panie. Mnie to nie interesuje, jeżeli nie pójdziemy teraz, będę musiał wezwać środki, to wiąże się z większym wymiarem kary. Dobra, dobra. Ty. Zapraszam za mną. Ty miecia. No. Kurwa, posiłki przyjadą jeszcze. No to dobra, to dobra, jedziemy, no nie, na komisariacie może jak się go dogadamy. Generalnie. A ile możemy dostać? To nie wiem, z 5 lat, 2, 3, nie wiem, że się ja tym nie jestem. My to idziemy za tym panem policjantem, nie, generalnie.